Czekaj. Nie, nie. Raz, dwa i jest trzy. Aha. No właśnie widzisz, bo bardziej, że przy ostatniej, a ty wcześniej. Że jest, czy jest raz, dwa, trzy, cztery, czy jest... Nie, ale mi to obojętne, tylko pytam. Dziewczyny, kiedy opuszczacie ręce? Raz, dwa, trzy. Kiedy opuszczacie ręce? Dwa, trzy. No właśnie. Czyli przy na krok. Dobra. Dobra, ostatni raz, jedyneczkę. Proszę to już usunąć. Dobra, dziewczyny, drugi, bo nie mamy czasu. Ej, i teraz Gosia wyszła jeszcze inaczej. Przed Made of Stone. No już na Steve. Na Stone już biegłeś. Ale ma... Michał, powiedz, jak ty oceniasz tutaj te przygotowania. No, dobrze. Bardzo dobrze. No co, no dzisiaj wygrywamy. Gramy dobrze. I wracamy do domku odpoczywać przed ciężkim tygodniem. Dziewczyny coś ogarniają, czy... Ogarniają. Nie mogę nic innego powiedzieć. Z akcentem na nie mogę. Dokładnie tak. No, są samowystarczalne. Nie, nie, to się nie może nagrywać. To jest tu cenzura. Koniu, przepraszam. Muszę ci zrobić wrażenie. To, co trzeba, według mnie. To nie. Torba z Ikei. Dobra, proszę nie nagrywać próby parkietu, bo to jest robocza wersja tylko dla nas, na nasze możliwości, na nasze potrzeby. Główny występ odbędzie się w kwartach meczu i w czasach trenerskich, tak więc proszę wtedy nas oglądać, a nie teraz roboczo. Pozdrawiam, Oziębie. Gosia, jak się przygotowuje takie choreografie, jak wy robicie? No nie jest łatwo, to jest dosyć ciężka praca, powiem szczerze, czasami trzeba mieć wenę, jak jej weny nie ma, no to trzeba kombinować, czymś się inspirować, ale no staramy się na każdym meczu czymś zaskoczyć, więc jest to wyzwanie. A to czym się inspirujecie, jak mówisz? No tak, inspirujemy się na pewno zespołami ze Stanów, ale to nie tylko cheerleading, też różne inne formy techniki tańca, od hip-hopu, latino, trochę show dance'u, trochę jakichś tam teatralnych smaczków, także no jest to myślę, że ciekawe dla widza, powiem nieskromnie. A jak dzielicie się w procesie powstawania choreografii? Jak to wygląda? No jest tak, że u nas dziewczyny, rzeczywiście nasze tancerki są też trenerkami i każda gdzieś tam przyszła z innego świata tanecznego, więc o tyle dobrze, że mamy trochę hip-hopu, na przykład Kinia jest od hip-hopu, ja na przykład powiedzmy Oliwka jest od disco, jakaś Madzia jest na przykład od jazzu. I jest fajnie, bo mamy rzeczywiście bardzo dużo inspiracji też od dziewczyn. Jak wpadasz na pomysł, jakie wykonać ruchy? No wiesz co, często to wychodzi od muzyki, bo jeżeli muza jest porywająca, to ja już wiem, że tu ma być na przykład klatka, tu ma być biodro, tu ma być trochę, wiesz, mimiki, więc muzyka na pewno nas porywa. Myślę, że tak jak publiczność. A czasami jest tak, że widzimy, mamy jakieś tam nasze zbitki stałe ulubionych kroków i po prostu je troszeczkę inaczej aranżujemy. Taka tajemnica. Jesteśmy w hali na Bemowie, gdzie dzisiaj dla naszej drużyny rozpocznie się runda rewanżowa fazy zasadniczej. Zagramy z Sokołem Łańcuch. Pierwszy mecz z tą drużyną to była bardzo udana inauguracja sezonu 2022-2023. Mamy nadzieję na ponowny sukces Legionistów. Cześć Michał. Cześć Alek. Dobry mecz będzie na pewno. Tak? Bardzo fajnie. No fajnie. No co, do Warszawy wrócić na Bemowie. Bardzo fajnie. Wszystko wczoraj się działo, więc
oby dzisiaj tak samo było. Sentyment jest, fajne mecze w tej hali mieliśmy, więc na pewno duży sentyment. Trochę się pozmieniało na hali, ale nadal ten sam vibe jest, więc spoko. No? Special. It's really nice. You know, last year was, you know, such a special year for everyone, the team, the club, my family. So it's nice just to be back here, see everyone, see everything. And it really feels good. Do you remember that moment when the whole audience during the final game was screaming Adam Kim? Of course I do. Of course I do. That was. It felt great when I came back from the eye injury and was able to come back. So yeah, I remember this and hope to have a good performance today. Okay. So good luck, Adam. Thank you. Thank you very much. Najważniejsze, żebyśmy zagrali na tym samym poziomie, co w Zielonej Górze. I myślę, że będzie dobrze. Boicie się Adama Kempa? Fajnie, pogadaliśmy sobie z Adamem, ustaliliśmy, że nad sobą nie wsadzamy. Myślę, że dotrzyma umowy. Ja zobaczę. Nie, na wyjazdy są Mamacita, a u siebie są Grincha. Zagraj tutaj najważniejsze akcesorium treningowe. Tak zwana pięta trenera. To jest element przygotowawczo rozluźniająco rozciągający. Więcej nie pytań. Zawodnik, jak widać, uwielbia. Skąd pomysł na numer 8? A wiesz co? Miałem kontuzję. Moja babcia z nim grała i uznałem, że tak ją uhonoruję. Wzruszyłem się. Nie, patrz. Uznałem, że dla niej. Bardzo dobrze. To jest ambasador. Ambasador klubu Mocna Klata, pokaż. Realizacji w Warszawie. He goes like this, he goes.
kibicujecie naszej drużynie. Jak wam się podoba ten mecz? Dobrze. Na początku wcale nie trafiali, ale teraz już trochę podrobili. Trochę jest lepiej? Tak. Na początku było dużo gorzej, ale teraz się poprawiło mocno. Jaki obstawiacie wynik tego meczu? Stawiam 200-0 dla Legii, 200-30 dla Legii. Powinni trafiać trójki, a nie trafiają. A czy sami lubicie grać w koszykówkę? Tak. A który zawodnik jest waszym ulubionym zawodnikiem? Koszarek. Grzegorz Kamiński. Koszarek. Kulka. Ulubiony zawodnik Legii? Kula. W minionym sezonie wywalczył z naszą drużyną wicemistrzostwo Polski. Dzisiaj gra w drużynie rywala. Mowa oczywiście o Adamie Kempie. Powiedzcie mi, jak to jest oglądać byłego zawodnika Legii, no grającego dzisiaj przeciwko nam? Nie jest łatwo, bo dużo nam dał. Ale z drugiej strony no idziemy w przyszłość. Mamy teraz Grosella, który też świetnie rzuca, także oby się nie cieszył z punktów dla rywali i tak to jest wszystko spoko. Jaki wynik dzisiaj obstawiacie? Wiadomo, że wygrana Legii, tak? Myślę, że będzie z 80-70. No właśnie, bo aktualnie mamy 28 dla nas do 29 dla rywala. Na co byście postawili w naszej grze, aby nasza przewaga po pierwsze była, a po drugie, aby była znacząca? Będę szczery, my jesteśmy wielkimi fanami Darka Wyki, więc wierzymy, że jeśli on będzie grał więcej minut, to da nam zwycięstwo. Wierzymy, że, no, że będzie najlepszy w tej drugiej połowie. Wygraliśmy 14 punktami, udana inauguracja rundy rewanżowej. Z jakich elementów gry powinniście być szczególnie dumni? No nie możemy być na pewno zadowoleni z pierwszej połowy meczu, ale w drugiej połowie wszystko się odwróciło. Troszeczkę mocniejsze słowo w szatni, więc drużyna bardzo dobrze zareagowała. Wyszliśmy z tak zwanym pazurem, więc trafialiśmy po prostu do kosza i bardzo dobrze broniliśmy, więc
wszystko grało tak, jak powinno. Super. Czy teraz będzie misja pod tytułem Śląsk-Wrocław? Dokładnie, zaczynamy od jutra przygotowywać się wideo oraz treningi pod mistrza Polski. Wiemy, co będziemy chcieli z nimi zrobić, więc kwestia czasu. Oby. Trzymamy kciuki. Dzięki i gratuluję. Jesteśmy po wygranym meczu, wygraliśmy 14 punktami, kolejny mecz domowy, już w lutym, widzimy się, do zobaczenia, obecność obowiązkowa.